Witajcie panowie, moi drodzy, w kolejnym odcinku 7 Days to Die. Właśnie wracam z dużego miasta, z ogromnej metropolii, która naprawdę zmusza mnie do myślenia, czy czasem nie przenieść bazy. Bo tam jest naprawdę dużo budynków, naprawdę dużo ciekawych budynków. I trochę żałuję, że chyba się trochę pospieszyłem z budową bazy. Aczkolwiek to nie jest jeszcze nic takiego wielkiego. Tam, powiedzmy, mogę w tamtej metropolii zbudować, powiedzmy, coś, nie wiem, coś na zasadzie takiego, nie wiem, małego sheltera, że w razie W zawsze można się tam uchronić. Teraz właśnie zwróciłem uwagę, że jest w 9:30. A ja jeszcze jestem daleko od domu. Bardzo daleko od domu. Nie fajnie. Tutaj jest jakiś budynek. Co to u licha jest? Jakaś rezydencja, coś czuję. O kurde. Sporych rozmiarów lokacja. Dobra, najważniejsze, żeby jak najszybciej wylądować na płaskim terenie. No i kąkaś piwora jeszcze jest daleko. A zostało 10 minut. Biegnij. Znaczy nie biegnij, jedź szybciej. Dobra, chyba już jestem za tym górzystym terenem. Teraz pozostaje tylko nie patrzeć za siebie. Dzidować, patrzeć tylko jeszcze na staminę. O nie, są jeszcze wzgórza. A, shit. Może tutaj. Tu jest jakaś dziura? No dobra, spokojnie, a jakoś dojadę. Żeby nie trafić na żaden kamień, żeby nic mnie z rytmu nie wybijało. No naprawdę nie wiem, moi drodzy, co robić. Właśnie w tej kwestii, czy jednak przenosić się, czy nie. To się wiąże z dużą ilością tutaj właśnie przejazdów. Kurde. No... Mało fajnie. Musiałbym na pewno... O kurde, wilk. Musiałbym na pewno... Dwa wilki. A szybko! Dobra, nie zauważyły mnie. Chociaż pewnie zauważyły, ale... Wow, widzę tą biegaczkę, co tutaj już... Asa na mnie. Słuchaj, no. Cyk, kurde. Dobra, gdzie jest ten wilk? On się chyba tam z kimś trzaska. Wiesz, ty harda, kurde, jest. No, te mięsko by mi się tam przydało. Hyc! Kurde, gdzie te strzały doleci? A! Szybko, uciekaj! Kurde, jeszcze tu zombiaczki lecą. Szybko. Kurde, jeszcze dzikus. Minę się szybko wilkiem. No. Nie ruszaj się.
No patrz, no. Gdzie jest wilczek? O, tam. Gryź go, gryź! No tutaj zaczyna być coraz ciekawiej. O, te dwa wilki bardzo by mi się przydały. Dobre źródło pożywienia. No i pięknie. No i mamy to! Mamy jedzonko. Teraz tylko przetransportujmy się tutaj. Zobaczmy, czy kurki coś puściły. Ja wiem, że one są denerwujące. Ogólnie 2, 4, to już jest 7, 10 jajek. No i gotujemy. Teraz ogólnie, co ja tutaj zebrałem, będąc w tamtym mieście? Aha, ja jednego chilldoga sobie kupiłem od tego gościa. Łopata ze złomu. Teraz tak, silny atak, obrażenia bloków 33. No zdecydowanie lepsza jest. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że kamienną łopatą postać się tak szybko nie męczy, nie? Ale co tam. Od razu możemy złomować. Pozrzucajmy to wszystko. O, czego nie potrzebujemy. O, tutaj jeszcze coś. Przeszukiwanie jak najbardziej. Prawda tylko, czy zamknąłem włas? No właśnie. Nie zamknąłem. Tutaj się pichcią rzeczy. Odkładamy tutaj te rzeczy. Na handel. Pułapka z ostrzem. Ciekawe, czy kiedyś tego użyję, bo... Ja wiem, że te kury są denerwujące. Całkowicie się z wami zgadzam. Szkoda tylko, że nie można ich w żaden sposób wyciszyć, uciszyć. Bo bardzo chętnie bym je uciszył. No ale się nie da. No nie dać. Mogę zrobić jeszcze parę tych, powiedzmy, żyznej ziemi? Nie, bo nie mam tego. A co tam potasu w postaci sypkiej? Nie ma go. To możemy dać modyfikację właśnie tych płyt. Plan byłby taki, by wybrać się do mojej pierwszej lokacji. Pozbierać to, co tam mam. Tak zrobię. Zrzućmy tylko tą amunicję. Wezmę sobie kawę. Amunicję do bełtów mogę zrzucić. Naprawię sobie łopatę. No dobra. I lećmy tam. Mając nadzieję, że nic mi nie odgryzie dupska.
Szybko, szybko. I siup. Jestem. Dobra. Kurde, to jeszcze trochę tu potrwa. Ale zbierzemy to w ten sposób. Serio? Chcecie mi tutaj teraz przeszkadzać? Słodkich snów. Puk, puk. Au! O, żeś. Dobra, wiecie co? Najpierw ja się pozbędę tych zombiaków. Zapraszam. Zapraszam chętnie. Aj! Jeszcze ktoś? Słyszę, że jesteś. Chodź tu. No. Wywróciłeś się, no przykro mi bardzo. Dobra. Zabieramy co moje. Tam jeszcze gdzieś jest ten, co tak pełza. Ale on raczej mi żadnej krzywdy nie powinien zrobić teraz. Jest! Fanty zebrane, jeszcze się upewnię. Dobra, wygląda na to, że wszystkie fanty zostały zebrane. Wracamy do bazy. Trochę ziemniaczków, trochę kawy. I kukurydza. No jedno nasionko zostało. Dobra. Zamknąłem? Zamknąłem. Jak najbardziej. Jedzenie oraz nasiona. Zjedzmy sobie co nieco tutaj. O, już można zrobić sobie. Już mogę zrobić sobie to danie. Sympatycznie, bardzo sympatycznie. Pomyślałbym też o kolejnych linach. O, słyszę kogoś. Tylko 33? A bo trawy nie mam za dużo. A to ty dotarłeś. Jej! No, amunicja to magnum. Kiedyś się tam przyda. Takie ładne okno. Czy ja kurki nakarmiłem? Oczywiście, że nie nakarmiłem kurek. Potrzebuję trochę trawy teraz. W takim razie. Żeby móc zrobić trochę więcej nasion. Bo wszystko zużyłem na liny. Nie sądziłem, że będę kiedyś potrzebować tyle trawy. 16 sztuk.
Chciałem zobaczyć tylko kamień. Jak on się nazywał? Pracownia rzemieślnicza. Ojej. O, sporo rzeczy tutaj jest potrzebnych, żeby zrobić własny kamień. Ale to nic. To nic. No daj, czekamy. No i karmimy kurki. Tyk. No. Mamy to. Mamy to. Gdybyś na przykład miała jakiś... Masz kolejną robotę specjalną? Awesome. No dobra. Tutaj masz przywróć zasilanie. Custom spillet, coś tam. No to okay. Tam już byłem. You're looking a little weak. I understand. Tutaj też już byłem. Jestem ciekaw, może masz akurat jakieś coś nowego. Custom med clinic to nie. Video Riva. Okay. Też byłem. Przynieś wyczyść. Please. O, proszę. All right. Wiecie, jaki jest tego plus? Że mogę to zadanie wykonać? Będę miał benzynę. Ale to nie jest to zadanie. No właśnie. Hehehe. To tutaj może być już grubo. Bo pamiętam, że było naprawdę dużo zombiaków tutaj. Robiąc oczywiście już od razu hałas. Wiem, że byli tutaj wojskowi. Dobra, zgasimy światło, żeby ich nie drażnić. Oni są tutaj poukrywani, nie? Znaczy, ta akurat nie była jakoś specjalnie ukryta. O, tam widzę drwala. Ładnie dostał. Jeszcze nie wyszedł. Tutaj jest. Patrzcie, kurde. Ole, wyleciał. Warto sobie podszlifować umiejętności strzelania z łuku. No tu mamy kolejnego delikwenta. Chciałem tak podejść ładnie, żeby mu tam w główkę hycnąć, ale nie udało się. No, trzeba być spostrzegawczy. Spostrzegawczość 2 na 10. No, będziesz trochę drażnił. Już czuję, że będziesz drażnił. Shit.
Tam ich trochę jest, z tego co widzę. Kolejny leży. No what the hell? No nie, widocznie nie jest mi pisane, żeby go trafić. O, proszę. Po takich trudach w końcu do mnie dotarłeś. Rąbanie siekierą? Narzędzia do drewna. Dawaj, kurde, poziom się przyda. Może z tej strony uda mi się go pacnąć. Cicho, bo dostał. Ale zdziczały jeszcze. Trzeba uważać. Shit. Nie dostałem w ogóle żadnych punktów za niego. O, kogoś obudziłem. Ale nie wiem skąd. Aha, dobra, już wiem skąd. Oho, ho, ho, ho. Grubo widzę. O, przykro mi. Ale coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec. One jeszcze gdzieś tutaj są. Dobra, tu mamy jednego. I misja wykonana. Teraz paliwo, dajcie mi paliwo. O właśnie. No i w ten sposób teraz mam jeden pełny kanister. Trzeba tu jeszcze dużo pozbierać, ojej. Ojeju, jej. Puszki, nie puszki, kości. O, stal. Więcej stali. O! Cię kurde wystraszyłem. Jasny gwint. Chodźmy jeszcze tutaj do głównego dania. Kurde, że tu się tyle tutaj zmieściło u licha. O, kolejny kanister. Kolejne paliwko. Świetnie. Zaraz będę przeciążony pewnie. O, na zwykły granat. No dobra, zwykły granat akurat umiem. Dobra, lecimy oddać to zadanko. Perf, what do you want from me? Co tam masz dla mnie, Ellen? SMG. Biorę. Welcome. Kurde, i to jest za wykonanie drugiego tieru chyba? SMG? What the hell? Dlaczego to tak? No ja wykonując zadania trudniejsze dostaję gorsze rzeczy.
Co to było? I could use some help. Aha, to było no to, problem. Dobra. Nieważne. Dobra, ja jeszcze chciałem sprawdzić, co ty tutaj masz. Czy ty miałeś restock? Nie, nie miałeś restocku. Ale ja tego nie pamiętam, żebym... O no, Renegade! Cholera. 14 tysięcy mam. No no, ten Renegade by mi się przydał. Take care. Shit. 15 tysięcy potrzebuję, dobra. Mam sernik. Warto byłoby jeszcze wykorzystać właśnie ten punkt tutaj do ekspert negocjacji. Lepsze ceny kupna sprzedaży o 4%. No jest to do wykonania, jest to do wykonania. Musiałbym dużo rzeczy ponaprawiać, posprzedawać. Pokrycia stalowe! Więcej metalu! Powiedzmy 400. Aha, za więcej nie zrobię. Kurde, chciałem zrobić... dobra, zrobimy 40. O kurde, przeciążony jestem. Weźmy sobie sterydy. Z lekka puściło, dobrze. No tych modyfikatorów raczej nie chciałbym sprzedawać. Pompkę to bym mogę sprzedać tutaj. O, widły! Kurde. Zabieraj. Przerabiaj. To jest szybka akcja. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tego nie naprawię. Czego ja nie mogłem naprawić, co? Aha, ten młot. Na to muszę jeszcze trochę poczekać. Halo? Tego też nie naprawię. To mogę zrzucić. No klimatyzatorów raczej nie mam zamiaru tutaj sprzedawać. Zwłaszcza, że to się chyba totalnie nie opłaca tego sprzedawać. Dobra, lecimy. Lecimy po Renegade'a. Welcome, Fred. No dobra, teraz chwila prawdy. Ja wiem, że za nienaprawione rzeczy mniej się dostaje. Kiepski początek. Awesome. O nie, to wciąż za mało. Osiemnaście tysięcy dopiero awesome. Mam. A za ile ty masz tego Renegade'a? 24. Oh no. All right. No.
Marnowałem sernik dyniowy. Nie odpuszczę tego tak łatwo. Biorę klucz i biorę się za rozbieranie aut. Dobra, rozebrałem parę samochodów. Mam dwa silniki i mam jeszcze trochę złomu. Więc tutaj... Hej. Nie! Tutaj kurde, sprzedaj towary. To wciąż za mało. Good. A no tak, przestała trzymać mnie tabletka jeszcze, więc 25 tysięcy będzie mi to kosztować. Kurde, 20. Zastanówmy się, co jeszcze mogę jej sprzedać. Coś, co mógłbym naprawić na przykład. Kurde, no ale ja 5000 nie znajdę, no nie ma opcji. Skąd ja wytrzasnę jej 5000? Kurki za ile? 675. Dobra, sprzedam ci kury. A co? Sprzedaję kury. Piwo 28. Miód 57. Pożałuję tego, że tak to wszystko sprzedaję, ale... To jest must have. Kości nie chcesz. Połowę tego... Kurde, jeszcze jakaś horda przyszła. Dobra, zamknąłem. Cholera. Naprawdę teraz akurat musieliście przyjść. Nie mam czasu spadać. Kurde, ty tych pałek nie chcesz, no. Ulicha jasna. How can I help you? As you wish. Dobra, wiecie co? Moi drodzy, ja się tutaj będę z wami żegnał. Ja tutaj coś wykombinuję, nie wiem, będę chyba farbił, kurczę, cały jeszcze podwieczór samochody, żeby móc sprzedać. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie już powinienem dostać ten motocykl Renegade. I jeszcze tylko chcę sprawdzić, do kiedy ona ma restock. Raczej restock 29 dzień, mamy 26, więc mam jeszcze trochę czasu. W porządku, moi drodzy. Ja się tutaj z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić lajka w górę, jakiś komentarz oraz możecie również zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.